Robert 100 Natural Bodybuilding, 41 odcinek, finałowa masa mięśniowa 83,4 kg. Więcej już nie będzie. Robert 100 Natural Bodybuilding, 41 odcinek, finałowa masa mięśniowa 83 kg i 400 gram. Dawno nie nagrywałem, ale już zbudowałem maksymalną masę, jaką mogłem osiągnąć, więc ten odcinek będzie jak budowałem masę i jak wyglądam, co jadłem i jak ćwiczyłem. Zapraszam. No więc jest to maksymalna waga, jaką osiągnąłem, to jest 83,4 kg przy wzroście 168 wzrostu. Co tu mogę powiedzieć? Body Mass Index to jest śmieszna rzecz dosyć, bo 25 i więcej to znaczy, że mam nadwagę, no ale tego się po prostu nie liczy, jak się buduje masę mięśniową. Jestem sportowcem, więc to jest inaczej liczone, ale jakbyście nic nie robili i mieli Body Mass Index 25, to już nie byłoby dobrze. Następnym współczynnikiem jest woda. Woda jest 23,4% w ciele. Woda najwięcej waży. Nie wiem, czy nawet nie więcej waży od tłuszczu. Tej wody muszę się wyzbyć. Także ta woda jest w ogóle niepotrzebna. Właśnie do tego się dążę, żeby zrzucić tą wodę, żeby mieć jak najcięższą skórę i żeby wszystko było widać na zewnątrz. O czym jeszcze mogę powiedzieć? Mięśnie są 38,4%. Wiadomo, im więcej, tym lepiej. Visceral fat, czyli tłuszcz między organami wewnętrznymi, to jest bardzo ważny czynnik, wynosi on 16. 16 to jest, jeszcze takiego nie miałem i trzeba to natychmiastowo jak najszybciej zrzucić, bo to jest poza prawdy, mięśnie brzucha i nogi. Basal metabolic rate, pisze, że tu jest 1729 kilokalorii, muszę dostarczyć, żeby utrzymać wagę. Ja to tak to rozumiem. No ale właśnie o to chodzi, że muszę obciąć kalorie, żeby spadła waga. To na tyle. Tu mamy kolejne mierzenie. Waga mi spadła z 83,4 do 81,6 kg. Kolejną taką fajną miarką będzie woda. Woda tak samo mi spadła, co później pokażę na tabeli. Mięśnie poszły do góry o 0,3%. Visceral fat 15, spadł o 1%. Czyli tak leciutko podsumowując te ważenie, wystarczyło wyrzucić produkty, które są zbędne, które mają za dużo, które mają cukier i sól, czyli wyrzuciłem mleko sojowe, jem teraz tylko mięso, ryż, no i to wszystko, co jem praktycznie. I jeszcze jajka. To wystarczyło wrzucić złożone węglowodany, wyrzucić proste cukry i dzięki takiemu prostemu jedzeniu, które nie jest zbyt ciekawe, ale daje efekt, natychmiast woda spadła i mięśnie poszły do góry. Proces trawienia jest łatwiejszy dla organizmu, jak na razie się czuję z tym bardzo dobrze i ogromnie mnie ucieszyło, że w końcu mogę wyrzucić kalorie, bo było to męczące. Czyli najważniejsze, że jest, że spadł visceral fat i że mięśnie poszły do góry i woda też spadła. To jest bardzo ważne. Także oby tak dalej. W następnym ujęciu pokażę to wszystko w tabeli. To będzie wszystko dobrze widać. Oto wspomniana tabela. Jest pierwszy rząd, drugi i trzeci. O drugim nie będę wspominał, bo nie było zbyt dużej różnicy. Natomiast zajmiemy się pierwszym i drugim rzędem.
A więc waga 83,4 spadła do 81,600. Bardzo dobrze. To jest 1,5 kilo około mniej. Tak samo BMI spadło. Akurat BMI to mnie nie obchodzi, bo to jest dla ludzi, którzy może nie ćwiczą. Bo 25 oznacza to, że jestem otyły. 25 albo więcej. Woda. Bardzo dobrze, że woda spadła. Bo woda spadła, tu widzę, 1% z groszem. I to jest dobra wiadomość, bo woda właśnie dużo waży. Tak samo mięśnie skoczyły o 0,3% w górę, z 38,4 do 38,7. Visceral fat, ten tłuszcz między brzuszny i między organami wewnętrznymi, on spadł o 1% z 16 do 15. BMR, basal metabolic rate, to jest ile muszę dostarczyć kalorii organizmu, żeby utrzymać wagę. To akurat tym się na ten moment nie zajmuję. Na pewno będę musiał obciąć kalorie. Także to tak wygląda, czyli systematycznie się mierzenie, znaczy ważenie daje nam współczynniki, które możemy sobie porównać i później możemy, tak jak na potencjometrze, sobie ustawiać, i żeby dojść do żądanego efektu. Moim efektem jest zbicie wagi do 79 i być maksymalnie pociętym, co jest niemożliwe. Prawdopodobnie zgubię więcej, niż bym chciał. I takie jest założenie. Także tu widać wagę i widać co się po prostu dzieje z moim ciałem. To jest bardzo dobra podpowiedź, przede wszystkim też dla mojego trenera, który po prostu będzie widział, co się dzieje. I wtedy będziemy konsultować, jeżeli coś trzeba zmienić. Także to tak wygląda. To na tyle, jeżeli chodzi o tabelkę. Koniec okresu masowania. Teraz trzeba się skupić na pozowaniu. Kupiłem taki wspaniały krem, który nie jest niestety bronzerem. Jest biały krem, dlatego taki blady jestem. To jest jakiś progresywny bronzer, który w ogóle nie działa. Myślałem, że to działa od razu, czyli niestety będę blady. Także co drugi dzień muszę doskonalić swoje pozowanie, bo wkrótce zawody. Także zapraszam na pozowanie. Teraz się zajmiemy komentarzem co do pozowania, a więc bicepsy przodem. Łokcie przede wszystkim mam mieć na wysokości końcówki uszu. Mam tak się napiąć, żeby był napięty najszerszy, i ramiona mają być pociągnięte dosyć wysoko, bym się wydał większy. Także to tak wygląda, mam nadzieję, że jest dobrze. Oczywiście to będzie pokazane mojemu trenerowi i on powie, co źle zrobiłem, tak, co nie. Ułożenie nóg jest też bardzo ważne. I to tak wygląda, że stopy mają być rozchylone, czy dobrze pamiętam, lekko ugięte. Teraz biceps tyłem. Biceps tyłem też chodzi o to, żeby wysunąć nogę do przodu 1 metr i napiąć dwugłowy oraz łydki. Wyciągnąć maksymalnie do góry ręce i napiąć najszerszy razem z bicepsami i z barkami, ale tak, żeby być jak najbardziej szeroki. Nieważne jest przód, bo na przód się nikt nie patrzy, to jest biceps tyłem i trzeba być po prostu w tej pozycji, trzeba tak jakby zebrać wszystko i mocno napiąć, i to ma być napięte i szerokie, a nie napięte i wąskie. Napięte i szerokie, ale nie można obciąć szerokości, czyli trzeba zrobić to w jak najszerszej pozycji, jeżeli chodzi o tył. Teraz poza prawdy. Trzeba się wyciągnąć maksymalnie do tyłu, ręce za karku, wypiąć udo, te lepsze do przodu, napiąć je jak najlepiej tylko można i tańczyć tak jakby miednicą na prawo, na lewo, i przytrzymać trochę dłużej. To jest poza prawdy. Przez tą pozę wielu zawodników odpada i ona jest bardzo ważna. Ona pokazuje, jak dobrze przygotowany jest zawodnik. W tym przypadku ten zawodnik jest cieniutki, dużo pracy potrzeba. Klatka bokiem. Staję tak, noga wysunięta, palec dotyka pięty,
stawiam się bokiem, rozpłaszczam dwugłowy, łapię nie pod 90, tylko pod 45 na wysokości pępka, spłaszczam o najszerszy. Najszerszy przodem, nie takie proste to jest, bo tu trzeba rozpłaszczyć całe plecy, ale przy tym nie wolno zapomnieć, żeby się nie zmniejszyć, nie wolno się zmniejszyć przy tym w barkach. To jest tak jakby trzeba do tego napiąć właśnie tricepsy, o czym ja nie wiedziałem. Złapać to trzeba na wysokości pępka i ścisnąć dalej, żeby być jak najwęższy w talii. No, oczywiście nogi trzeba mieć lekko rozchylone i napięte, żeby był, żeby się wyglądało fajnie i proporcjonalnie. Także to nie jest prosta sprawa. Kolejną figurę są plecy tyłem. Akurat mi się wydaje, że to kumam dobrze. Muszę się jak najbardziej rozciągnąć na plecach i jednocześnie napinając tak jakby barki i triceps. Mocno się spiąć i mocno się rozciągnąć. Natomiast od razu widzę, że tu pięta achillesa to są nogi. Nogi to jest tragedia. Rowerek. Ja muszę zgubić nogi i to będzie ciężka praca przede mną. Krok do przodu wysuwam i napinając dwugłowy i łydkę. Także kupę roboty z nogami. Triceps bokiem to jest taka jak gdyby pułapka trochę, bo trzeba bardzo dużo mięśni pokazać, bo i trzeba i nogi pokazać. I klatkę tak jak gdyby i skośne brzucha. Oczywiście najważniejsze jest triceps z tymi palcami. Nie wiem, czy lepiej właśnie za palce złapać, czy lepiej za nasadę dłoni. No więc tak to wygląda. Także tutaj się pokazują też skośne brzucha, które też są taką jakby pozą prawdy. No i tak to wygląda. Także to muszę przedyskutować, czy lepiej złapać za palce, czy za nasadę dłoni. To jest ważne. Teraz będzie prawda. I tylko prawda, naga prawda. Chodzi o to, żeby wyzbyć się tego wszystkiego, co tutaj jest. Zobaczcie, tu jest gruba ściółka tłuszczu i wody. To wszystko trzeba wygonić. To wszystko trzeba wygonić. Jak tego nie wygonię, to przegram sromotnie. Zobaczcie na ramiona. Fajnie jest, ale zobaczcie. Jest tego zbyt dużo, to trzeba usunąć. Tylko na klatce jest w miarę cienka skóra, a resztę jest zawalone. To jest gruba robota. Grubo roboty jeszcze jest przede mną. Brąz już się zrobił. Jak stosowałem kilka razy bronzer. Także z tym sobie poradzę, ale to jeszcze jest kupę roboty z tym, żeby wyrzucić. Robert 100 Natural Bodybuilding. To już jest koniec na dzisiaj. Także pokazywałem Wam mniej więcej formę, w jakiej wyglądam na masie mięśniowej. Teraz będzie rzeźba. W kolejnych odcinkach będę chudł i się ciął. Mam nadzieję. A tymczasem pora iść na siłownię. I ostatnia przepineczka. Tak na zakończenie. Także subskrybujcie mój kanał. Pod tą samą nazwą jest też Instagram. Tam jest o wiele więcej takich wstawek. Także do zobaczenia w następnym odcinku.